Zeszły weekend w Katowicach ubiegł pod znakiem 150. urodzin miasta. Dziękuję, że jesteście. Bawcie się wspaniale na urodzinach miasta Katowice na jubiluszu 150 lat. Wszystkiego dobrego! Plenerowe koncerty w strefie kultury przyciągnęły tysiące gości. Te urodziny pokazały, że katowiczanie kochają doskonałą muzykę, są na nią gotowi, jej po prostu łakną. No i bardzo cieszymy się, że tak licznie stawili się odebrać te muzyczne prezenty, które przygotowało dla nich miasto. Piątkową gwiazdą wieczoru był zespół Archive. Wcześniej na scenie zaprezentowały się znakomite polskie wokalistki Misia FF i Natalia Przybysz. Śniło mi się, że cię dobrze znam, że jesteś bratem, a ja twoją siostrą. Życzę Katowicom, a raczej mieszkańcom, dużo, dużo różnych ciekawych dotacji, żeby miasto się rozrastało i trzymało ten swój industrialny taki styl i żeby to się stało właśnie coraz bardziej takim atutem i właśnie było coraz bardziej wyraźne. Mam bardzo dużo dobrych wspomnień z Katowicami i życzę, żeby się rozwijały. No jak w takim tempie będą się rozwijały, jak się rozwijają cały czas, to ja nie wiem, czego się spodziewać. W sali teatralnej Pałacu Młodzieży urodzinowi goście mieli okazję posłuchać Pumezy Maczykizy i orkiestry AUXO. Sobota to już scenowe popisy takich artystów jak Łąki One, African Salsa Orkiestra i Morciba. W sali koncertowej NOSPR zagrał Paco Peña i Flamenco Company oraz zespół śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia. Urodzinowy weekend w strefie kultury zakończyły występy Małgorzaty Maliszczak i Lory Szafran oraz Wołosi i AUXO. Zmienia się u wielu osób wizerunek tego miasta, to jest zauważalne. Wydaje się, że to jedno z bardziej dynamicznie zmieniających się miejsc w Polsce. Nam jest niezwykle miło, że możemy w tych uroczystościach wziąć udział i no i co, życzyć kolejnego tysiąca, myślę. Katowiczanka z wyboru, chociaż nie jestem z Katowic, ale wiele lat tutaj przyjeżdżałam i kocham Katowice i tu studiowałam i cóż, mam wielu przyjaciół i Akademia Muzyczna w Katowicach the best. I w ogóle Katowice są super. W kościele ewangelickim odbył się natomiast koncert The Face of God artystów z Sardynii. Twarze Boga, twarze muzyki, twarze Katowic. Myślę, że zobaczyliśmy twarz bardzo młodą, twarz energetyczną i twarz uśmiechniętą. Urodziny miasta to także imprezy towarzyszące, jak wielkie szałotowanie z Remigiuszem Rączką. Kucharz zamiast tortu przygotował dla mieszkańców pół tony śląskiego szałotu. Ja myślę, że tu się wszystko przeplato. Kiedyś tu była kopalnia gruba, po naszemu godając, a dzisiaj piękna strefa kultury, więc to jest dowód na to, że my Ślązoki umiemy łączyć dwie rzeczy, tradycja z nowoczesnością. Sam osobiście bardzo staram się to robić i myślę, że nieskromnie godając mi to po części wychodzi, więc dzisiaj w Katowicach będzie tradycja na talerzu w rewitalizowanych pięknym miejscu po prostu. Myślę, że pomogę trochę przy wydawce, jak się to dawniej mówiło, tego naszego śląskiego szałotu na 150-lecie naszego miasta. Nie tort, a śląski szałot, żeby trochę wrócić do korzeni, do tradycji. W koncertowy weekend mieszkańcy oraz osoby związane z Katowicami pokusiły się o okolicznościowe życzenia. Kolejnych 150 lat i więcej. Żeby dalej tak dobrze się rozwijały, jak na obecną chwilę. Cieszy nas to, co widzieliśmy przez ostatnie dni, że wieczorem w Katowicach jest dużo ludzi na ulicach, że są uśmiechnięci, bawią się. Życzę Katowiczanom jeszcze więcej fantastycznej muzyki, jeszcze więcej niezapomnianych wrażeń. Świętowanie zwieńczył niezwykły pokaz sztucznych ogni.